Drodzy i mili braterstwo, nie po raz pierwszy mam przywilej przemawiać. Bywało, że przemawiałem do większych zgromadzeń, ale tym razem czuję pewną odpowiedzialność za to, co będę mówił. Ale zanim przedstawię lekcję do wspólnego naszego rozważenia, chcę przede wszystkim Bogu podziękować za przywilej służby, braterstwu za to, że powołali mnie, choć widzę tutaj seniora, który powinien w tym miejscu tu stać. Widzę dużo młodych braci, którzy mogą o wiele lepiej powiedzieć niż ja to uczynię, ale cenię sobie i ten przywilej, że będę mógł tę godzinę wspólnie z wami spędzić nad rozważaniem, nad dobrym Słowem Bożym. Zanim jednak przystąpię do tego i zanim powiem, jaki będzie tytuł naszych wspólnych rozważań, chcę przekazać pozdrowienia. Pozdrowienia przekazuję brat Romuald i siostra Danuta Ryl, siostra Wanda i brat Andrzej Ryl, osobiście mnie o to prosili, syn, synowa z wnuczętami i całe pozostałe grono naszego zboru wrocławskiego. Życzę wam wiele błogosławieństwa Bożego. Dziękujemy. Temat, jaki chciałbym wspólnie z wami rozważyć, jest fragmentem myśli, którą Paweł Apostoł wyraził, pisząc drugi list do zboru koryńskiego w 6 rozdziale od 11 do 16 tekstu. A nadam temu tematowi tytuł Potrzeba i przywilej naszego rozszerzania się. Potrzeba i przywilej naszego rozszerzania się. Przeczytajmy słowa przewodnie apostoła. 6 rozdział 2 listu do Koryntian. Od jedenastego wiersza. Usta nasze otworzone są ku wam, o Koryntowie. Serce nasze jest rozszerzone. Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrznościach waszych. O wzajemną wtedy nagrodę, jako dziadkom mówię, rozszerzcie się i wy. Nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi. Bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? Albo co za społeczność światłości z ciemnością? A co za zgoda Kościoła, przepraszam, Chrystusa z Beliałem? Albo co za dział wiernego z niewiernym? A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albo wiemyście wy Kościołem Boga żywego? Tak jako mówi Bóg, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Drogie braterstwo, apostoł Paweł i nie tylko sam, on we własnym imieniu, ale i w imieniu swoich bliskich, do braci zboru koryńskiego, mówiąc o tym, aby nie ciągnęli nierównego jarzma, aby nie służyli połowicznie, rozszerzyli się, otworzyli się,
powiększyli się, aby podobnie jak on mówi, wynieść dla was nie ma mało miejsca w nas. Macie w naszych uczuciach, w naszym postępowaniu, w naszym stosunku do was, dla was jest bardzo dużo miejsca. My o was bardzo myślimy. I wy też się, apostoł mówi, rozszerzcie się. Co to oznacza i czego dotyczy to rozszerzenie? Oznacza to powiększenie, rozwój, wzrost w łaskach i owocach Ducha Świętego, we wszystkich dobrych zaletach i otwarcie się na drugich ludzi, na współbliźnich, na współbraci. Dlaczego to mówię? Dlaczego taki temat wybrałem? Drogie braterstwo, bo zdajemy sobie sprawę, że jako epifaniczna społeczność znajdujemy się w sytuacjach, gdzie przeciwnik stara się jednych przeciwko drugim ustawić. My, wy, oni, a wy to, a wy tamto i tak dalej. Jeżeli dobrze zrozumiemy radę apostoła Pawła, właśnie zmierzającą do tego, aby być otwartymi, aby we właściwym usposobieniu do siebie się odnosić i mieć właściwy szacunek, a przecież nie udawajmy, że tych, z którymi przez dziesięciolecia razem współpracowaliśmy, z którymi obcowaliśmy, którzy stanowili naszą wspólnotę, że ich los nam teraz jest obojętny. Na pewno tak nie jest. I myślę, że wielu z tamtej strony też o nas może podobnie myślić, choć bywają i tacy, że mówią do nas Panie. No ale cóż na to możemy. Posłuchajmy Rady Apostolskiej, aby się otwierać, aby się nie izolować, aby się nie zasklepiać, ale aby na ile tylko możliwe tę ideę chrystianizmu w swoim życiu okazywać. I to nie tylko słowami, ale postawą, zachowaniem, stanowiskiem, stosunkiem jeden do drugiego i tak dalej. Jak już powiedziałem, apostoł Paweł mówi o rozszerzaniu się, o rozroście, o powiększaniu, o rozwoju różnych, wszystkich łask, owoców Ducha Świętego i łask charakteru. Ale nie sposób dla mnie w obecnej lekcji o wszystkim powiedzieć. Ja ograniczę się do trzech tylko wątków. A mam nadzieję, że to pierwsze zebranie przeprowadzone przez brata Andrzeja i zarówno hymny, i modlitwa brata Michała, i nasze ciche modlitwy, do których nas brat Andrzej zachęcił, chyba przysposobiły nas do tego, aby się zastanowić nad tą problematyką, a ja dotknę tylko trzech wątków, mianowicie jak możemy się rozszerzać, powiększać, rozrastać, otwierać pod względem gorliwości, pod względem wiary i pod względem miłości. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to znaczy, jak możemy rozszerzać się pod względem gorliwości, pod względem naszej chrześcijańskiej aktywności. A musimy zdawać sobie sprawę, że znajdujemy się w czasach trudnych, czasach ostatecznych, o których Pismo Święte mówi, a w tych czasach przeciwnik robi wszystko, aby przytłumić nasze to rozszerzanie się, aby ograniczyć nas do wykonania tylko tego i tylko tyle, co jest konieczne. A już poza to, żeby się nie wychylać. Coś w rodzaju, na podobieństwo tego, jakbym przyrównał to
Znamy tę opowieść o sługach, którym Pan rozdał talenty. 5, 2 i 1. To jeżeli ktoś się nie rozszerza pod względem gorliwości, to byłoby to tak, albo znaczyłoby to tak, jak sługa, którym otrzymał 5 talentów, zaspokaja się i zadowala się wykonaniem służby na poziomie sługi z 2 talentami. Bo po co będę się wychylać więcej? On zrobił tylko tyle, on ma 2 talenty. Ja mam 5, ale po co mam się wychylać? Zrobię tylko tyle, ile on. Ile ten brat, ile ta siostra. Nie bądź nadgorliwym. Ktoś tak powiedział, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. A więc diabeł ma różne metody podchodzenia do człowieka, aby go ograniczać, aby go izolować, aby go powstrzymywać od pewnego postępu, rozwoju i tak dalej. A prawdziwa gorliwość, ona się nie zadawala i nie zaspokaja wykonaniem rzeczy koniecznej, niezbędnej i tylko takiej, że tak powiem, no węższej niż, albo mniejszej niż mnie na to stać. Brat Barton, z którego materiałów czerpię ten swój temat, podaje przykład, jak gorliwość może wzrastać lub jak może być wyhamowana. Daje przykład. Pewien brat, gorliwy brat, postanowił, aby w swoim kręgu, w swoim środowisku rozpowszechniać literaturę. I napisał do domu modlitwy, list, prosząc go, żeby przysłano mu 500 sztandarów biblijnych, i on chce w swoim środowisku, w swoim sąsiedztwie, dla ludzi, z którymi ma kontakty, którzy lubią słuchać o Słowie Bożym i tak dalej, chce je rozprowadzić. I w niedługim czasie otrzymuje odpowiedź. Otrzymuje przesyłkę, w tej przesyłce 500 egzemplarzy sztandarów biblijnych. Cieszy się, zadowolony. Upływa kilka dni, przychodzi następna przesyłka. Znowu 500 egzemplarzy. Za jakiś czas następna przesyłka przychodzi. On mówi, co jest, co tu się dzieje? Przychodzi aż 10. przesyłka, otrzymuje 5000 egzemplarzy. Przedtem pragnął, aby rozpowszechniać, no bo miał tak pragnienie i prosił o to, zwrócił się do domu modlitwy, aby mu przysłano. Ale gdy mu przysłano 5000, jak ja to dam rady? Co ja z tym teraz zrobię? No ja na tyle nie byłem przygotowany. No ja nie dam rady. I brat Barton mówi tak. Zamiast się cieszyć, że otrzymał więcej niż prosił i zamiast prosić Pana, Panie, bardzo Ci dziękuję, że mi dałeś tyle, ale Ty wiesz, że ja nie dam rady. Proszę Cię o pomoc. Pomóż mi. Stwórz warunki, albo jakiegoś innego brata jeszcze daj mi do pomocy, albo w jakiś sposób pomóż mi zrealizować tak wielkie dzieło. Ale ten brat raczej się zmartwił z tego powodu, zamiast się ucieszyć. I zamiast swoją gorliwość, którą przedtem miał i rozumiał, że jak rozprowadzi 500 egzemplarzy, to wypełni pojmowanie rozwijania rozrostu gorliwości, zaspokoi swoje sumienie, że nie jest bezczynny, że jednak pracuje i to mu wystarczy. No ale teraz 5000, jak ja dam rady? A więc zamiast rozrostu nastąpiło zahamowanie. Brat Barton podaje inny przykład ze swego życia. Podróżował często. I jako podróżujący pielgrzym, tak jak wielu z nas, ma czasami przy sobie traktaty, ma przy sobie broszurki, no i przy jakiejś tam okazji to rozprowadza. Brat Barton jedzie pociągiem, trasa daleka, ludzie jadą wiele godzin, ma przy sobie broszurki i myśli sobie, no trzeba by było ruszyć w teren i trochę tych broszurek rozdać.
Przychodzi konduktor, sprawdza bilety. Brat Barton zwraca się: panie kierowniku, ja chciałbym wypełnić małą misję, taką ewangeliczną, misjonarską pracę małą wykonać. Mam tutaj traktaty biblijne, mam broszurki i chciałbym tym podróżnym, którzy czasami czytają gazety albo nie mają nic do czytania i tak się martwią, kiedy dotrą do swego celu, żeby mogli czymś się zająć. O, ale konduktor mówi: o, nie może pan. Brat Barton pomyślał sobie: zrobiłem błąd. Po co pytałem? Mogłem, nie pytając, jeżeli mam takie usposobienie i mam te broszurki przy sobie, mogłem zacząć rozdawać, nie czekając na zakaz. I rozdałbym tyle, ile by mi się udało, aż konduktor by przyszedł i jakby mnie zabronił, no to trudno, to dalej nie mogę. Ale 50, 20 czy 100 bym rozdał. A tak teraz nie wypada mi, skoro on mi zabronił, to nie wypada mi teraz podejmować tę służbę wbrew jego zakazowi. Ale myślę sobie tak, ponieważ ja miał szczere uczucie, aby te broszurki rozdać, zwraca się w umyśle do Pana w modlitwie i mówi: Panie, zrobiłem błąd, przyznaję się do tego błędu, ale wiem, że Ty możesz pomóc mi naprawić ten błąd. Panie, ja chciałbym nadal jednak mimo tego zakazu, ale chciałbym coś zrobić w tej materii, żeby te moje traktaty nie pozostały u mnie w teczce. Wpłyń na tego konduktora w jakiś sposób, żeby on odstąpił od swego zakazu lub zmienił swoje stanowisko. I co pan robi? Pan sprawia, że konduktor sprawdził bilety w tym wagonie i udaje się do innego wagonu. Przechodzi koło tego brata i w pewnym momencie zwraca na niego uwagę i mówi: wie pan, jak ja już będę w tym drugim wagonie, przejdę kontrolować bilety do drugiego wagonu, to niech pan robi w tym wagonie, co pan chce. I w ten sposób jego modlitwa została wysłuchana, a on mógł rozdać dalej te traktaty, no tyle, ile mu się udało. Czyli ten pierwszy błąd został naprawiony, Pan mu stworzył takie okoliczności, że mógł to właśnie naprawić i uczynić. W ten sposób Pan mu dopomógł, ale brat mówi tak. Kilka lat temu, on to mówił w czasie, kiedy już jest doświadczonym pielgrzymem, podróżnikiem, już doświadczony w bojach, że tak powiem. Ale mówi: jak zaczynałem, to kilka lat temu miałem inne usposobienie. Jakie to było usposobienie? Ano, jeżeli zapytałem konduktora i konduktor mi nie pozwolił, to jestem spokojny, mam czyste sumienie, już teraz nie muszę nic robić dalej. Wtedy, mówi, miałem takie nastawienie, ale teraz moja gorliwość mi nie pozwala być w takiej pozycji, ale chcę uczynić tyle, ile tylko jest to możliwe. Teraz, mówi, myślę zupełnie inaczej. To było właśnie przykład rozszerzania się w gorliwości. Nasza aktywność, nasza gorliwość, nasze działanie tu i teraz, zdajemy sobie sprawę, że ona rzutuje na naszą wieczną przyszłość. Ktoś, komentując wypowiedź apostoła Pawła z drugiego listu do Koryntów, 5 rozdział, 1 i 2 wiersz, a czytamy tam takie oto słowa. Wiemy bowiem, że jeśli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony będzie, budowanie mamy od Boga, dom nie rękoma urobiony, wieczny, w niebiesie. Albowiem w tym namiocie wzdychamy, domem naszym, który jest z nieba, żądając być przyobleczeni. I ktoś udziela takiego oto komentarza. Jeśli teraz rozwijamy dobre zalety, czyli rozszerzamy się w tych zaletach, rozrastamy się w nich, to one będą stanowić materiał, który będziemy dostarczali niebu, z którego tam będzie budowany nasz przyszły dom. Jeśli tym materiałem
lub tymi materiałami, jak to w innym miejscu jest określone, będą złoto, srebro, drogie kamienie, to myślę, że z takich materiałów dom budowany będzie bardzo wspaniały. Będzie to pałac. To może nie dom, ale pałac. Jeśli natomiast materiały, które będziemy dostarczać niebu do budowania nam przyszłego namiotu, przyszłego mieszkania, jak to Paweł określa, bo tutaj nazywa to namiotem naszą teraźniejszość, i jeśli tymi materiałami będą materiały krótkotrwałe, małotrwałe, słoma, drwa, siano i tak dalej, to z tego opowiadania naszego Pana wiemy, jaki może być dom. Na pewno nie trwały. To będzie jakaś szopa, może coś. Kto chciałby w takim mieszkać? Prawda? A więc z tego sugestia jest, z tego komentarza do tej myśli, którą przed chwilą odczytałem, jest taka, że nam powinno zależeć, jeżeli chcemy mieć świetlaną przyszłość, do tego nam powinno zależeć na tym, żeby jak najlepsze materiały tu i teraz gromadzić i dostarczać niebu, żeby nasza przyszłość była pewna, bezpieczna, trwała, wspaniała. To tyle, jeśli chodzi o naszym rozszerzaniu się, jeśli chodzi o gorliwość, o aktywność. A czy w innych sprawach też trzeba się rozszerzać? Ja powiedziałem, że ja dotknę gorliwości, wiary i miłości. Przejdźmy do tego, jak można rozszerzać wiarę. A że wiarę trzeba rozszerzać, to wynika to z konkretnych wypowiedzi. Bez wiary nie można się Bogu podobać. Ten, kto przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg. A będąc usprawiedliwieni z wiary, mamy społeczność z Bogiem, pokój. Między nami jest porozumienie. Jest chemia, jak to ktoś powiedział. A w jaki sposób możemy to czynić? Wiara, podobnie jak gorliwość, powinna się rozszerzać, powinna wzrastać. Uczniowie doszli do tego przekonania, bowiem pamiętamy swego czasu, modlili się do Pana, mówili: Panie, przymnóż nam wiary. A więc starali się rozszerzać, rozwijać, umacniać, budować w tej wierze. Na okoliczność rozszerzania się wiary brat Barton daje taki przykład. W pewnej miejscowości, nie wiem czy dobrze wypowiem, Riverside, tak to nazywa, może to się wymawia inaczej, to za błąd przepraszam, miało się odbyć zgromadzenie ludu Bożego z udziałem brata Russella. Bracia poczynili wiele przygotowań, tak jak na każde spotkanie. Organizatorzy czynią wiele przygotowań. I bracia byli tym mocno zainteresowani. Ale brat Russell miał pewne przeszkody. I wszystko zanosiło się na to, że brat Russell nie będzie mógł przybyć na to społeczne zgromadzenie. Aby jednak, tak jak układający program, powiedzmy, zakłada jakiś program przebiegu nabożeństw, to powiedzmy, jeżeli ktoś jest niepewny, to zabezpiecza się w razie czego, mówi drugiemu bratu: bracie, w razie czego ty zastąpisz. No i tak podobnie uczynił brat Rutherford, który widocznie był w tym czasie organizatorem tej społeczności. Napisał, czy zadzwonił, skontaktował się z bratem Bartonem i mówi: bracie Barton, ponieważ obecność brata Russella jest niepewna, on ma przeszkody, ma trudności i może się nie pojawić na tym zgromadzeniu, a bracia poczynili tak wiele starania, włożyli wiele trudu, no i oczekują bracia, spodziewają się otrzymania wielkich błogosławieństw Bożych. Wobec tego niech brat będzie przygotowany, że na niepojawienie się brata Russella, żeby brat był przygotowany do usługi, żeby tę lukę w programie wypełnić. A brat Barton
być może, że poczynił przygotowania, zresztą był dobrym mówcą i bardzo gorliwym pielgrzymem. Niezależnie od tego pomyślał sobie inaczej. Wiem, że to zebranie jest bardzo ważne. I wiem, że obecność brata Russella byłaby wskazaną. Żeby jednak pomóc bratu Russellowi w tej sprawie, żeby on jednak mógł być, skontaktował się z bratem Russellem i mówi: bracie Russell, bracia poczynili bardzo wiele starania. To ma być bardzo ważne zebranie. To ma być bardzo ważne zgromadzenie. I bracia byliby bardzo zawiedzeni, gdyby te przeszkody uniemożliwiły ci pojawienie się i twoją usługę. I to te jego sugestie wpłynęły na tyle na brata Russella, że to go zmobilizowało do tego, żeby te przeszkody pokonać. I ostatecznie tak się stało, że mimo tych przeszkód brat Russell dotarł do tej miejscowości i miał przywilej służby. I jak brat Barton odniósł się potem do tego? A właśnie brat Barton powiedział tak, że był to owoc i wiary, i modlitwy. A więc on nie położył sprawy: dobrze, to ja w takim razie przygotowuję się i nie obchodzi mnie, czy brat Russell może, czy nie może, przyjedzie, czy nie przyjedzie. Ja się przygotowuję, bo ja będę teraz służyć. On zrobił wszystko, żeby na razie od siebie to odsunąć, a brata Russella zmobilizował na tyle i mu powiedział: bracie Russell, to jest tak bardzo ważne zebranie, rób co możesz, niech ci Pan błogosławi, żebyś ty przyjechał. No i tak się właśnie to stało. A więc wiara bardzo jest potrzebną. Niewiele wiary potrzeba, gdy sprawy się toczą pomyślnie. Gdy sprawa przebiega pomyślnie. Na przykład takie stwierdzenie, z którym bardzo dobrze jesteśmy zapoznani, z objawienia: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. No każdy taką nadzieję ma, taką wiarę pielęgnuje. Albo z opisu Ewangelisty Jana: Żydzi, którzy widzieli moc i cuda, które dokonywał Pan Jezus, albo ten fakt, gdy wzbudził z grobu Łazarza, no jak widzieli to wiele wiary nie potrzeba było już, żeby te fakty uznać. Ale są sytuacje, w których naprawdę potrzeba bardzo wiele wiary. Przed paroma dniami mieliśmy tekst manny właśnie z listu do Żydów. 25 kwietnia to był komentarz do listu do Żydów, 11 rozdział, 6 wiersz. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I brat Russell w komentarzu swoim mówi tak, że wiara jest potrzebna, kiedy Pan zdaje się nas nie dostrzegać. Wiara jest potrzebna wtedy, kiedy wszystko zdaje się przebiegać pomyślnie w naszych duchowych i doczesnych sprawach. Ale mówi, wiara, i to również silna, jest potrzebna wtedy, kiedy cały bieg wydarzeń i działające wpływy zdają się być przeciwko nam. My czasami tak, nam się wydaje, że jesteśmy mocni, że jesteśmy dobrze przygotowani, no wszystko układa się dobrze. No to wtedy tej wiary wiele nie potrzeba. Ale potrzeba wiele wiary, jeżeli zdajemy sobie sprawę z naszych niedoskonałości, z naszych ograniczeń, z naszych słabości, z naszych upadków, z niebezpieczeństw, z tych negatywnych albo niemożliwych do wykonania lub do osiągnięcia spraw. To wtedy potrzeba na pewno więcej wiary, dużo więcej wiary niż w innych okolicznościach. A że tak jest, to znamy dobrze opowiadanie biblijne o trzech młodzieńcach, którzy stanęli przed królem Nabuchodonozorem i mimo groźby, jeśli się nie pokłonicie, wrzucę was do pieca 7-kroć rozpalonego więcej i będziecie spaleni. Czy zdajemy sobie sprawę, jakie to było doświadczenie?
A jakie oni zajęli stanowisko? Właśnie na podstawie wiary. Oni mu odpowiedzieli: królu, my się nie frasujemy. Lubo nas Bóg nasz, którego my chwalimy, który mocą jest wyrwać nas z Twojej ręki. Lubo nas wyrwie, albo nas nie wyrwie, to niechaj Ci będzie wiadome. Przyjm do wiadomości, że bałwochwalstwa my uprawiać nie będziemy. My mamy prawdziwego Boga, bóstw takich, jakie Ty poczyniłeś, wychwalać, kłaniać się im nie będziemy. Nie wymagało to dużo wiary? To musiała być rozszerzona wiara. A co pomyślimy o Abrahamie, który przeciwko nadziei w nadzieję uwierzył? Tyle lat czekał, zestarzał się, a obietnica nierealizowana. I w czasie, kiedy już jest w podeszłym wieku, a on myśli, że z ludzkiego punktu no już jest niemożliwe. Jego żona się zestarzała, on się zestarzał, no nie będzie dziecka obietnicy. Przeciwko nadziei w nadzieję uwierzył. A teraz do tego punktu najważniejszego. Dziecko się rodzi. Dziecko prawdopodobnie w około 25 latach życia. Abraham słyszy wezwanie od Boga: weź Izaaka, syna Twego, i idź na górę Moria i tam złóż całopalną ofiarę. Czy jesteśmy w stanie wniknąć w taką sytuację, kiedy ojcze i matko, Twoje ulubione dziecko, ktoś mówi: ofiaruj, złóż na ofiarę całopalną. Dziecko obietnicy, któremu było obiecane, z którym on wiązał tyle nadziei. Ile trzeba było wiary, żeby bez wahania wziąć to dziecko, tych sług i to zwierzę i iść 3 dni drogi, by tam tę ofiarę złożyć Panu. Naprawdę, to są bohaterowie wiary. To naprawdę rozszerzona chyba do granic ludzkiej możliwości wiara ze strony wielkiego tego męża wiary. Jeszcze kilka myśli, drogie braterstwo, chcę powiedzieć o miłości. Chyba pod względem miłości, chyba też nie czujemy się, że już urośliśmy tak daleko, że nie potrzeba nam rozszerzania się. Na pewno i pod tym względem jeszcze mamy wiele do zrobienia. Pomyślmy przez chwilę, wniknijmy w tę scenę naszego Pana z Piotrem. Piotr przychodzi do Pana i mówi: Panie, wiem, że muszę miłować i przyjaciół, i nieprzyjaciół nawet, ale powiedz mi proszę, mam przyjaciela, który uczynił mi 7 razy krzywdę. Czy mam mu przebaczyć te 7 razy, te 7 krzywd, jakie on mi zrobił? Pyta Pana. Na pewno tam nieprzypadkowo występuje liczba 7, bo liczba 7 to doskonałość, to zupełność. To liczba, która wskazuje, jakby była treścią odpowiedzi na pytanie, czy mam zupełnie komuś przebaczać, czy tylko na niby przebaczyć, albo tylko w części przebaczyć. Ta liczba 7 sugeruje dla nas zupełnie. Za chwilę jeszcze inny wątek popierający to myślenie przedstawię. I co Pan odpowiada Piotrowi? Piotrze, nie tylko 7 razy, ale 70 razy 7. Niektórzy mówią, że 77 razy. Brat Barton mówi, nie tylko 77 razy,
ale 70 razy 7. No to ci, co zdają dobrze dział matematyki albo są dobrzy z matematyki, to wiedzą, że jaka to jest liczba. 490, prawda? Jeszcze też nie zapomniałem tabliczki mnożenia i zdaje mi się, że to jest poprawna odpowiedź. Tak jak u milionerów, nie? Teraz było, nawiasem mówiąc, krótkie pytanie odnośnie, kto powiedział słowa, kto opuści ojca, matkę, męża, bronę, żonę, brata, milionera. Ja przepraszam, że tak dygresję zrobię. I doradcy, oczywiście większość publiczności powiedziała, że Jezus to powiedział, ale tam było pytanie, Jezus, Mahomet, tam ktoś jeszcze i tak dalej. Postawił na Mahometa, no i oczywiście skończyła mu się jego zabawa. Także i ja byłem zaskoczony, że to stanowiło mu problem temu człowiekowi. No i że ludzie dali się zwieść, że to mógł Mahomet powiedzieć. No, no co za chrześcijanie, Polska, kraj katolicki, 90 tyle procent katolickich i tak dalej. Biblia tysiąclecia wydana i teraz stulecie niepodległości, rocznica. Żeby takiej podstawowej rzeczy nie... No i przegrał na tym, no pośliznął się, tak. Ale dalej idźmy tym wątkiem, który brat Barton mówi tak. No ale przypuśćmy, że Piotr mógłby dalej powiedzieć, Panie, to w takim razie z Twego nauczania wynika, że jak ja osiągnę taki pułap gotowości przebaczania aż do 490 razy, to mam rozumieć, że jeśli po raz 491, drugi lub trzeci przyjdzie ten przestępca do mnie, to już mu nie muszę odpuszczać. Czy tak mam rozumieć? A wtedy Pan mówi Piotrowi, nie Piotrze. Taka powiedziałbym może dywagacja, takie myślenie, ale tak brat Barton prowadzi ten wątek myślowy. I mówi tak, mógłby Pan odpowiedzieć Piotrowi w ten sposób, Piotrze, jeśli Ty odpuściłeś swemu bliźniemu 490 razy, to Ty już nabyłeś takiej wprawy, Ty już nabyłeś takiej rutyny, że dla Ciebie 491, drugi, trzeci i kolejne razy nie będą problemem. Jest w Polsce takie powiedzenie, jak ktoś się czegoś nauczy, ale dobrze nauczy, to powiedzenie mówi i śpi i mruczy. Podam inny przykład. Jak ktoś nauczy się na rowerze, no niektórzy uczyli się bardzo długo, pozbijane łokcie, kolana, głowa i wiele innych, ale jak już się ktoś nauczył na rowerze, to już on tego nie zapomni. I nawet jak on 10 lat już roweru nie będzie miał i nie jeździł 10 lat na rowerze, to potem wsiada na rower i jedzie, nie ma problemu. Jak ktoś ma już coś opanowane, jak to się mówi, do perfekcji, to już dla niego to nie to jest odruchowe, to jest jakby mechanicznie dokonuje się. Więc tak mógł Pan zasugerować Piotrowi. Piotrze, jeśli Ty już 490 razy, tyle razy, to człowieku, Ty już odruchowo powiesz, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc tak wygląda sprawa. A niezależnie od tego, drodzy braterstwo, na pewno nasunęło się Wam i mnie, przepraszam, taka oto refleksja. Pamiętacie scenę, jak aniołowie byli u Abrahama i Abraham się dowiaduje, że Bóg ma zniszczyć Sodomę. Abraham prosi, pyta Boga, Boże, ale jeśli w Sodomie będzie 50 mężów sprawiedliwych, czy zniszczysz Sodomę? Nie. Abraham myśli sobie, no tak, a jakby nie było 50, a jak będzie 45? Nie. A jak będzie 40 sprawiedliwych, zniszczysz? Nie. A jak będzie 30? Też nie. No, to Abraham dalej. No, a jak 20? Też nie zniszczę. Abraham mówi, no, jeszcze raz zapytam, a jak będzie 10? Nawet jak będzie 10, to nie zniszczę Sodomy. A jaki był efekt? Sodoma była zniszczona. Bo nawet nie było 10 sprawiedliwych. A więc
To pokazuje dla nas, jak pod względem okazywania miłości, przebaczenia, Bóg działa. Ale pod tym względem istnieje również niebezpieczeństwo polegające na powierzchowności albo czystej, zwykłej formalności. Pan Jezus mówi tak: jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu z serc waszych upadków ich, taki Ojciec mój niebieski uczyni wam. To przed chwilą, co mówiłem o liczbie 7, zupełnie, doskonale, całkowicie przebaczyć. I tutaj Pan mówi każdemu z serc waszych, czyli w całości, nie tak połowicznie, tylko w części. Albo zresztą znamy ten fragment modlitwy: i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ktoś to sparafrazował tak. Sens tej wypowiedzi jest taki oto: Panie Boże, nie odpuszczaj mi moich win, bo ja swemu bliźniemu też nie odpuszczam. Brat Barton mówi tak: nie powinniśmy w tej sprawie być powierzchowni, formaliści tylko, tylko uczciwi, rzetelni. I na tę okoliczność przedstawia oto taki przykład. W pewnej miejscowości w Indianie mieszkał znany, on nie wymienia z nazwiska, ale mówi, że był to znany duchowny kaznodzieja. Pewnego razu w tym miasteczku przed jakimś sklepem zgromadził się większy tłum ludzi. W tym tłumie pojawia się człowiek, taki ala filozof, taki, który udaje wielkiego, ważnego i tak dalej. I widzi, że to duchowny, no bo te szaty, może nie liturgiczne, ale tam jakieś szaty, po których poznał, że to jest kaznodzieja, że to jest osoba duchowna tak zwana. I zwraca się do niego z pytaniem: czy pan jest chrześcijaninem? Kaznodzieja odpowiada: tak, jestem chrześcijaninem. No ale ten niezaspokojony dalej go podpytuje: a czy pan postępuje jako chrześcijanin, tak jak pan Jezus oczekuje od swoich naśladowców? Kaznodzieja mu odpowiada: no staram się, na ile mogę, na ile potrafię, naśladować i postępować za wzorem swego mistrza. Tak, no to dobrze. A czy pan wie o tym, że Jezus pan pewnego razu tak powiedział, że jak cię ktoś uderzy w jeden policzek, to ty jako naśladowca Chrystusa, jako chrześcijanin, nadstaw mu i drugi policzek. Tak, znam to opowiadanie. Tak? To chcę pana teraz wypróbować na tym punkcie. I pak go w jedną stronę. Uderzył w jedną stronę, kaznodzieja nieco się skrzywił, ale nadstawiał mu drugą stronę. Pak go w drugą stronę. I mówi do tego człowieka: widzisz, postąpiłem tak, jak pan nakazał. Nadstawiłem ci drugi policzek. Tylko zauważ, pan nie powiedział, co trzeba robić dalej. Zamachnął się siłą ręki i jednym ciosem położył tego człowieczka na ziemię. Jak to mówią, zaliczył glebę. Więc właśnie, formalnie zachował się tak z litery prawa, że wykonał to, co ten oczekiwał, że chciał go sprawdzić. Tylko to sprawdzenie mu bardzo się nie opłaciło. A więc to jest jeden element, jak może być powierzchowność przyjęta za monetę znaczącą. Inny przykład, brat Barton jeszcze podaje na tę okoliczność, że coś może być tylko zwykłą formalnością, a prawdziwa istota rzeczy może być utopiona. Znamy bardzo dobrze pewną regułę polegającą z Ewangelii Mateusza 18 rozdziału, polegającą na sposobie załatwienia jakichś tam nieporozumień i tak dalej, i tak dalej. Brat Barton mówi, że znał pewnego brata, który był bardzo
staranny, dokładny, taki drobiazgowy w przestrzeganiu pewnych rzeczy. No i zdarzyło się tak, że ten brat ma problem, bo ktoś uczynił mu jakąś tam rzecz, małą rzecz. No i on oczywiście, znając tę regułę z Mateusza, no to tam jest napisane, jak ci ktoś skrzywdzi czy coś, idź, rozmawiaj, jak nie usłucha, weź tam dwóch, trzech, jak nie, no to postaw w zborze sprawę i już. I sprawa załatwiona. No i ten brat, wyuczony litery prawa, ten wobec tego brata, który mu coś tam uczynił, idzie, no i oczywiście, wiesz, co ty mi uczyniłeś i tego, no przyszedłem się upomnieć. A daj sobie spokój. Nie. Tak, nie słuchasz mnie? Dobra. To ja wezmę jeszcze dwóch innych, trzech braci i przyjdziemy do ciebie, tu się z tobą rozprawimy. Bierze dwóch, trzech braci, idą, ten znowu nie wysłuchał. No to ten mówi, no to teraz jest trzeci krok, trzeba sprawę przedstawić w zgromadzeniu. A sprawa, jak to mówią, nie warta, gra nie warta świeczki, czy co jest takie powiedzenie, prawda? Był, to znaczy, sens jest taki, że był to drobiazg. Drobiazg. Oczywiście ten brat był przekonany, że wszystko uczynił zgodnie z tą zasadą. Tam jest zasada wyliczona. Jak ci coś złego zrobił, jedź do niego. Jak nie usłucha, weź dwóch lub trzech. Jak nie usłucha, przedstaw sprawę zborowi. Ale ten brat nie rozumiał istoty tego zalecenia, tej reguły, sensu tej reguły. Na czym to polegało? Ano polegało na tym, że on tylko zachował się formalnie, zgodnie z tym zapisem. Ale tak naprawdę to on tej reguły nie zastosował. Bo na czym polega ta reguła? Przecież ona ma służyć do dojścia do porozumienia, do tak zwanego konsensusu, do uzgodnienia, do załagodzenia sprawy, do rozwiązania problemu, małego czy większego, do rozwiązania. A on tych metod użył nie do tego, tylko żeby wyeksponować zło, które ten uczynił. To małe zło, ale ono się rozrosło do takiego. Oni je tak przedstawili. On, potem ci dwaj i no jak w zborze postawili sprawę, to zrobili z tego takie larum, że no jeju, jeju, no jak to tak może być? A istotą tej reguły, istotą kroków tej reguły nie jest wyeksponowanie winy i oskarżenia, żeby go zniszczyć, zdołować. Tylko istotą tej reguły, nie wiem, tu wiatr jest czy coś, mnie kartki spadają tu z tego, albo ja tak rękami macham za mocno. A istotą tej reguły, drogie braterstwo, jest, żeby zażegnać konflikt. Nie czekać, aż to będzie wielki pożar, tylko ta mała iskierka, która jest, ją tam przytłumić. Nie dawać jej tlenu. Teraz niedawno słyszałem w prasie jakiejś, że pożar, jaki powstał z niepełnosprawnymi, benzyną gaszą. Dolewaniem benzyny gaszą pożar. A więc istotą tej reguły jest, że ona ma służyć w razie powstania jakiegoś problemu, małego czy większego, żeby dojść do takiego porozumienia, żeby tą sprawę zażegnać. A tutaj już takim klasycznym, pięknym przykładem boskiej metody jest historia, którą chyba wszyscy dobrze znamy. Historia Natana, który przyszedł do Dawida, by powiedzieć mu takie oto opowiadanie. Człowiek bogaty miał gościa. Na przywitanie tego gościa żal mu było ze swego stada, bogaty człowiek, ze swego stada wziąć owieczkę, czy baranka, czy cielątko i przygotować ucztę temu gościowi, ale miał sąsiada, który miał jedną, jedyną owieczkę. Owieczkę, która z jego stołu jadała, z nim sypiała i tak dalej. To zabrał temu sąsiadowi tę owieczkę i kazał ją zabić, żeby temu gościowi swemu zrobić ucztę. Jak zareagował Dawid?
Ten człowiek godzien jest śmierci. Natan nie przyszedł do Dawida i powiedział: słuchaj, Dawidzie, królu, ja jestem prorokiem. Wiesz ty, co zrobiłeś? Jak ty mogłeś tak? Jak ty to mogłeś? Ale Dawid mu daje takie opowiadanie, żeby sam na siebie powiedział, kim jest. Oto boska metoda. Brat Russell pięknie mówi, że do napominania są tylko nieliczni zdolni. Mało tego, przy napominaniu nie należy brać pod uwagę obecnego, obecny stan trzeba brać, a nie stan, w którym ktoś tam był no, opanowany, zawładnięty, czy w afekcie, czy w jakimś tam podnieceniu, czy nierozważnie coś uczynił. Trzeba wziąć obecny stan. To jest boska metoda, która pomaga nam rozwiązywać takie problemy. I to jest taki klasyczny przykład, że ten Natan, popatrzcie się, nie bał się króla, ale mu tak łagodnie podszedł i powiedział. I wtedy dopiero Natan mówi do Dawida: królu Dawidzie, ty jesteś tym człowiekiem, bo ty żeś zabrał komuś tę osobę. Dawid oczywiście przyjął to boskie pouczenie, tą boską naganę i oczywiście pokutował, żałował i tak dalej. A więc to tyle, drogie braterstwo, chciałem wam powiedzieć, tylko te trzy rzeczy: gorliwość, wiara i miłość, jako przykłady wskazujące, że one wymagają rozszerzania. Rozszerzcie się, Koryntowie, wy, tak jak my jesteśmy otwarci na was. My na was jesteśmy otwarci. Drogie braterstwo, pod każdym innym względem, każda inna łaska charakteru, każde inne zdarzenie wymaga od nas, wymaga zajęcia pewnej pozycji, pewnego umiaru i pewne zasady chrześcijańskie. Być tylko chrześcijaninem na papierze albo głośno mówić, że jestem chrześcijaninem, ja jestem w prawdzie, a kardynalne błędy w życiu i praktyce popełniać, drogi się rozchodzą takich rzeczy. I apostoł kończy te rozważania pięknym wątkiem, mianowicie: jeżeli wy się rozszerzycie, to będziecie mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. A Jan apostoł mówi, że my do Niego przyjdziemy i mieszkanie u Niego uczynimy. Jak ktoś ma mieszkanie, to jest szczęśliwy. Zobaczcie, jak się czują ci bezdomni. A więc być dla kogoś mieszkaniem albo mieć mieszkanie, to oznacza pewną satysfakcję, pewien akt zadowolenia. I brat Barton mówi tak: w momencie, kiedy my się poświęciliśmy Bogu, to nasze serca uczyniliśmy mieszkaniem Pana Boga. Ale one były jeszcze, te serca, zajęte wieloma rzeczami. Byliśmy przyzwyczajeni do rzeczy tego świata. To mieszkanie wymagało stopniowo usuwania pewnych rzeczy. Coś w rodzaju jak rabin Ickowi mówił: jak ci ciasno jest, to kup kozę jeszcze, a jak jeszcze ci ciasno, to kup jeszcze pies, a jak kupił jeszcze psa, to jeszcze coś tam. Doprowadził Icka do krawędzi wytrzymałości, a potem mu mówi: a sprzedaj tego psa, sprzedaj tą kozę i sprzedaj to jeszcze coś. I potem pyta: no Icek, i jak ci teraz? Rabę, jak teraz mi jest dobrze, a przedtem tak źle było. A więc, mili braterstwo, rozszerzajmy się we wszystkich kierunkach. Bądźmy otwarci jeden dla drugiego. Nawet jeśli zajdą jakieś małe sprawy, rozumiesz ty tak, a ja tak, troszeczkę inaczej, to Biblia mówi: jeśli nawet co inaczej rozumiecie, to Bóg wam objawi. Kończąc więc, drogi... A, no jeszcze tu chciałem powiedzieć. Nie tylko mieszkanie, ale mówi, ono ma się powiększać tak, aby Bóg mógł się przechadzać po tym mieszkaniu, a przechadzać się to wymaga przestrzeni. A więc róbmy wszystko, na ile nas stać, na ile będziemy w stanie, mimo naszych niedoskonałości, mimo naszych słabości, drogie braterstwo, rozszerzajmy się, otwierajmy się jeden do drugiego. Nawet jeśli małe jakieś sprawy mamy inaczej, na nie patrzymy, to pozostawmy te sprawy naszemu wielkiemu Bogu
Życzę z tych rozważań błogosławieństwa Bożego. Jeżeli jakieś uczyniłem nie tak przez swój głos albo swoją mimikę czy zachowanie, serdecznie przepraszam, ale wy już mnie znacie nie od dziś. Ktoś tak mówił, taki już jestem. Życzę wam błogosławieństwa Bożego. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bratu Andrzejowi za udostępnienie mi przemówienia.